Natomiast jeśli chodzi o kwestię kościoła, ja nie wiem, czy, ja wiem, że my mamy zapis, taki zapis w Konstytucji o przyjaznym rozdziale. Ja nie wiem, czy ten przyjazny rozdział jest dzisiaj możliwy. Bo coś się stało. Ja jestem wychowany w bardzo religijnej, katolickiej rodzinie, takiej tradycyjnej dosyć. Ale ja mam takie poczucie, że w tych ostatnich 6-7 latach Kościół nie tylko to, co ty powiedziałeś, że Kościół ma za duży wpływ. Zgadzam się z tym, absolutnie Kościół ma za duży wpływ. Ale moim zdaniem Kościół trochę wypowiedział posłuszeństwo temu państwu. To znaczy złamał pewien standard, który w państwie obowiązuje. Znaczy, to nie jest dzisiaj państwo, którym jest przestrzegana konstytucja. To nie jest państwo, w którym Kościół wykracza świadomie poza prawa, które są w prawie zapisane. Korzysta z rzeczy, których nie ma prawa robić. Wypowiedział temu państwu posłuszeństwo. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jako polityk, jako poseł, którego chciałbym, żeby Polacy jeszcze raz wybrali, liczę się z tym, że chcę kandydować, czy ja mam przyzwolenie i czy sam czuję, że nam jest potrzebny przyjazny rozdział Kościoła państwa. A może potrzebny jest jakiś wstrząs? A może potrzebna jest jakaś kara? Na przykład, czy powinniśmy utrzymać religię w szkołach? Wielu wyborców Platformy mówi, powinniśmy. Dlaczego? No bo to jest wygodniej, bo ja chcę, prawda? A może powinna być jakaś kara, mówię to wprost, za to zachowanie, za to wyłamanie się z pewnej konwencji, za to złamanie pewnego paktu społecznego, co wam wolno, a czego wam nie wolno. Więc na pewno, o to jestem spokojny, w perspektywie czasu dojdzie do ograniczenia roli Kościoła w państwie. Powiem więcej, uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu, do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. Staną się realną mniejszością. Nie mniejszością, że będzie ich kogoś innego więcej, ale nie będą większością. I muszą się z tym nauczyć żyć. I wtedy chyba to będzie w jakiejś realnej, takiej społecznej proporcji. Wydaje mi się, że to się... Ale dobrze, żeby to się stało, mówię uczciwie, w sposób niegwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Ale na zasadzie... To jest uczciwa kara za to, co się stało. Znaczy musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni. Tak uważam.